Wojna Jom Kipur. Jak wybuchła wojna Jom Kipur? Wybuchła w Jom Kipur dzień żydowskich zaduszek. No wiesz, dzień sądu ostatecznego. Koniec świata że kto nagrzeszyła, nie chciał się nawracać ani pokutować, ten ma przechlapane. Wtedy, jak zawsze tego dnia, życie całkiem zamarło. Nic nie jeździło. Śpie. Dziesiąta rano. Nagle samoloty. W Jom zwariowali. Wojsko w Izraelu jest podporządkowane wymogom religijnym. Nie ćwiczy w zwykły szabes, a co dopiero w Jom W południe zaczął się jakiś ruch. Koło drugiej zobaczyłem wojskowe ciężarówki na ulicach. Wyszedłem na klatkę schodową, ludzie coś gadali. To jest Izrael. Tu jest ciągły rejwach. Ktoś wchodzi, ktoś wychodzi, argumentuje. Gestykuluje. Wróciłem do domu, włączyłem radio. Podawali, że Egipt i Syria zaatakowały. Jest koncentracja wojsk i mobilizacja. Szły tylko komunikaty i muzyka, oprócz tego włączały się radiostacje wojskowe przekazujące sygnały mobilizacyjne. Czytali to jacyś ludzie, którzy w ogóle nie umieli czytać. Źle było słychać. Miało się poczucie, że coś nie gra, że hachmęcą, że to jedna wielka improwizacja. W pewnej chwili włączyli w całym kraju syreny alarmowe, na wszelki wypadek. Masz pojęcie co za burdel. ובכן זו יודעת דובר צה"ל, אני מבין שכולנו מכירים את האוט הזה הנשמע עכשיו, מדובר בהזעקת אמת עקב התקפת טילים על ישראל, על כל תושבי ישראל, לחבוש מיד את המסכות ולהסתגר בחדר האטום לאחר כניסה... צאווה מהניזם פיינסט ואיפה דוף פאניקה Syreny były 15 minut. Myśmy myśleli, że to prawdziwy alarm lotniczy, tośmy się chcieli dostać do schronu, ale nie było klucza. W końcu wyłamaliśmy drzwi i to się okazało, że schron jest zawalony słoikami i puszkami po sufit. Zaczęli mobilizację i znowu bałagan. Jednych zmobilizowano, innych nie. Niezmobilizowani nie wiedzieli, czy iść do swoich jednostek, czy czekać. Ruchu nie było. Ciągle jeszcze. Trwał, ją ki więc jeździć, nie jeździć, czekać, jechać własnym samochodem, a tak poza tym bardzo nieprzyjemne uczucie: strach. Widzisz, że jest wojna, potworne zamieszanie, i czujesz wyraźnie, że cię złapali bez majtek. Kanał sueski został zdobyty przez Egipcjan, a Syryjczycy przeszli na całej szerokości granice na wzgórzach Golan. Jednocześnie radio bełkotało. Mówili niejasno. Dawali poczucie, że jest niedobrze, ale nie mówili żadnych konkretów. Myślałem, że pozbieramy się i staniemy na nogi. Niestety, mijały dni i ani trochę nie stawaliśmy na nogi. This is Israel calling. To call Zion, the of the Israel broadcasting, broadcasting from Jerusalem. Shalom Alechem, good evening. Mnie nie zmobilizowali. Byłem wtedy jako student przeniesiony do rezerwy akademickiej, i właśnie parę dni wcześniej doręczono mi powołanie do wojska z terminem za pięć tygodni. Drugiego dnia pobiegłem do mojej jednostki, a ci biurokraci jak gdyby nigdy nic. Wszystko wiemy, wszystko w porządku. Zostań w domu i czekaj na rozkazy. Trzeciego dnia poszedłem do fabryki farmaceutycznej, w której przed studiami pracowałem jako robotnik. Pozwolili mi się tam zatrudnić, coś robić. Załadowywałem więc zbiorniki reakcji chemicznych i rozładowywałem zbiorniki reakcji chemicznych. Zakręcałem te krany i odkręcałem krany. W całym Izraelu bałagan nieprawdopodobny. Wielu ludzi zmobilizowanych siedziało w jakichś bazach i nie robiło nic, bo nikt nie wiedział, co mają robić. Izrael miał gdzieś amunicję, ale nie była zewidencjonowana. A jak się nie wie, gdzie coś jest, to tego czegoś nie ma. Koce i kurtki dla wojska też były schowane cholera wie gdzie. Amerykanów wpędziliśmy w panikę, każąc sobie dostarczać amunicję. A kiedy potem byłem już na Synaju, bo w końcu mnie zmobilizowano, to Amerykanie musieli nam dosyłać koce i kurtki, bo była zima, a myśmy mieli tylko letnie mundury. Po wojnie sześciodniowej nasza armia widać uznała, że wojny w Izraelu będą tylko latem. Kanał Słeski to było coś zupełnie niesłychanego. Porozkopywane drogi, rozorane fortyfikacje, niesłychana ilość zniszczonego sprzętu, księżycowy krajobraz i te zmarnowane, zainwestowane kiedyś w to wszystko miliardy. Achiel Shahon dał nam rozkaz pójść wprost na Kair. Zbudowaliśmy most pontonowy i wdarliśmy się do Egiptu. Scenaria była taka, że aż trudno sobie wyobrazić. Płaskowyż, ogromne przepiękne góry, czerwone wieczorem od słońca, w pobliżu kanał słodkiej wody. Tropikalna roślinność. To było jak sen albo jak wakacje. Tam był front, który stał. Czytaliśmy o sobie w gazetach. Tak, miałem poczucie wakacji. Stałem na 101. kilometrze przed Kairem, konserwowałem czołgi. Takie było moje zadanie. Inne chłopaki odcięły Egipcjan na synaju od zaopatrzenia, wzięliśmy ich w dwa ognie, no i tak wygraliśmy wojnę.